Szyman koldziska, z tej strony Metsu i witam was w trzecim odcinku z kariery Borussia Dortmund w FIFA 21. Dzisiaj oczywiście zagramy jeszcze 6 spotkań, bo nadrabiamy to czego nie było w pierwszym odcinku. Tak prezentuje się ligowa tabela, nie wygląda to najlepiej, siódme miejsce po sześciu kolejkach. Jest co nadrabiać, musimy grać zdecydowanie lepiej. Żeby coś porządnego osiągnąć, tak wygląda nasz podstawowy skład. Miejmy nadzieję, że w meczu ze Stuttgartem po prostu zlejemy rywala. Zaczynajmy pierwsze spotkanie! Wznawiamy grot autu, Sancho Dojrzał Marko Roysa, Marco Roys Marco perfekcyjna kontrola, zagranie do Haalanda Erling Haaland broni bramkarz i Diaz do pustej bramki na 1-0 do W takiej sytuacji Kolumbijczyk nie miał prawa się pomylić Marko Roys napędza tą akcję, zagrywa do Jadona Sancho, Sancho Odkryta praktycznie cała prawa strona, Sancho w polu karnym Zatrzymuje się Anglik jeszcze utrzymał się przy piłce. Zagrywa do środka Marco Royce, ależ pięknie, piękne odejście. Haland na 2 do 0. Przy tym strzale Kobel był bez szans na interwencję. I Borussia w 20. Minucie pokazuje, kto jest lepszy. Na Sierwal się nie podają, ale łatwo tracą piłkę. Dobre podanie Roysa do Halanda. Haland sam na sam z bramkarzem, czy lob nie tak jest, ale Kobel się tego spodziewał. I pewnie to wybronił. Dalekie zagranie, jest tutaj kajadzić. Jeszcze tutaj zagranie. Widzimy do Klementa Klement sam na sam z bramkarzem. No i mamy dwa do jednego. Tutaj nasz bramkarz też się nie popisał. Mógł interweniować trochę lepiej. Ale w sytuacjach sam na sam to napastnik jest na pole position. Dobrze tej Diaz pędzi skrzydłem, zbiega do środka. Podanie do Halanda Haland przed szansą, ale szpudło. Oj oj, oj. prawie jak karny Grizzmana. Dobrze tutaj Sancho. Sancho pędzi przed siebie, nikt nie jest w stanie go dogonić, jest już w polu karnym. Dograni do środka, Diaz zablokowany, Bellingham również. No i Stuttgart przejmuje piłkę, ale my cały czas dyktujemy warunki gry. Diaz wychodzi na pozycję, może do środka wywać na pole karne, tak się dzieje. Holland! To nie jest jego dzień od jakiegoś czasu, bo fatalnie podłuje. Julian Brand tańczy z piłką, zagrywa do holanda. Haland do Branda, Brand pięknie do Bellingama, Jude Bellingham do Halanda. W tej sytuacji wreszcie Norwek musiał trafić. 3 do 1 dla Dortmundu i nie oddamy nikomu tych punktów. No i udaje nam się wygrać. To jest najważniejsze 3 do 1. Dobrze zaczynamy zmagania w tym trzecim odcinku. Powinniśmy tak naprawdę strzelić więcej bramek, no ale niestety Haland marnował sytuację na potęgę. Zdecydowanie trzeba popracować nad celnością strzałów. Bo niektóre to zwiedzają chyba do tej pory kosmos, gdzieś szukając tam piłki Ramosa. Przejdźmy dalej. No i po pierwszym spotkaniu awansujemy na piąte miejsce w ligowej tabeli, szykując się do meczu z Bayerem Leverkusen. Na własnym stadionie nie chcemy zawieść kibiców, zaczynamy drugi mecz. Dobrze, Jude Bellingham ładnie napędził tą akcję, poddaje do Haalanda. Haaland w sytuacji sam na sam z brąkarzem. lobbikiem go tym razem perfekcyjnie. Haaland jest swoim żywiole. I niech teraz wykorzystuje wszystko, co ma. Bellingham, dobrze, Royce. Jeszcze zagrajemy do Halanda. Haland zastanawia się, co zrobić, podaje do Roysa. Royce w polu karnym. Przewraca się bramkarza o obrońcę i mamy dwa do zera. Trzeba podziękować obrońcy, bo skutecznie zablokował swojego bramkarza. Jak widać, chyba marzy o transferze do Dortmundu. Arangis, spokojnie do Palaciosa. Palacios. Świetnie bawi się Argentyńczyk piłką, zagranie do Cazeta, La Aleksandr Lacazette jeszcze podał, ale tutaj Unai Simon czemu nie łapał piłki? Chyba dlatego, że była pozycja spalona, ale Hiszpan ewidentnie chce, żebym dostał zawału, bo w takich sytuacjach nie łapać piłki, on się bawi w kepę. Dobrze tej Bailey, Leon Bailey, ale tańczy na skrzydle, Jamajczyk jest już w do karnym, dośrodkowanie, zablokowany, świetna postawa w tej sytuacji Guerreiro. Dobrze tej Guerrero, ależ się zabawił tą piłką. Kiedy wreszcie Portugalczyk poda? Cały czas tańczy, ale podaje fatalnie. Arangis, co Chilijczyk wymyśli, podaje do Lakazeta, ale Lakazet, na szczęście wyczyszczony. No ale Guerreiro nie popisał się na koniec w tej sytuacji, jeśli chodzi o to podanie. A tutaj jeszcze mamy rzut rożny, patrzymy. Arangis na pole karne. Torres I pięknie unaj y Simon. Pewny chwyt Hiszpana powstrzymał Rodaka. Jest tutaj piszczek. Piszczek napędza naszą akcję perfekcyjnym podanie do Dziovanego Rejny. Rejna podaje do Halanda, bramkarz wychodzi i piąstkuje, i jeszcze pusta bramka. No ale strzał Rejny pozostawia jednak sporo do życzenia. No i koniec tego spotkania. Wygrywamy 2 do zera. to jest najważniejsze. Trzy punkty wpadają na nasze konto. Haland, co miał to wykorzystał. No i tutaj widzimy dwa celne strzały, dwie bramki. To na pewno może cieszyć. Bayer Leverkusen nie wykorzystał swoich okazji. No, i najważniejsze jest to, że my mamy 3 punkty. Nasi rywale muszą obejść się smakiem, i abyśmy tak punktowali przez cały odcinek. Przechodzimy dalej. No, i tutaj widzimy trzecie miejsce: jesteśmy coraz to wyżej. Do prowadzącej Borussy gladbach tracimy zaledwie 3 punkty. A teraz gramy z klub Brysz drużyna z Belgii, jest spokojnie do ogrania. Zaczynamy trzecie spotkanie. Dobrze, tej Wicel wychodzi na tą piłkę. Widzel dalekie podanie, Jay Sancho czy da radę. Miniole wychodzi i robi to perfekcyjnie, będzie tylko i wyłącznie rzuc autu. Dobrze, tej Luis Diaz to opanował. Schodzi do środka, minął obrońcę, perfekcyjna akcja. Dogranie na pustaka i mamy 1 do zera: Marco Royce. Mignole rzucił się, ale to już był tylko rzut dla pozoru, i tak nie miał szans na interwencję. Dobrze, Lang. Pięknie tutaj oszukał naszego obrońcę. Wbiega w pole Karne Lang. Co on z nami robi? Zobaczmy jeszcze Ritz. Dojrzał Denisa i tylko słupek. No i piłkę przejmuje nasz bramkarz. A to jest pewność. Świetnie. Guerreiro biegnie środkiem. Guerreiro do grania do Halanda. Haaland czy będzie miał tą piłkę na prawej nodze? Tak jest. Uderzył, ale niestety miniole. stanął na wysokości zadania. Jeszcze Royce. Dojrzał Diaza. Jest tutaj Lukajowicz. Niestety serb chybił celu. Chyba ma formę z Realu. Mechele dalekie podanie, Balanta, zgranie do Langa. Wychodzi tutaj Łukasz Piszczek, ryzykowny wślizg, niestety nieudany. Lang jest już po polu karnym, uderzył i mamy niestety bramkę, 80 minuta. I to spotkanie zaczyna się od nowa, gol wyrównujący. No i to będzie ciekawe 10 minut. Jeszcze nasi rywale mogą wygrać. Rikka, dojrzał Baezo, dojrzany Rikka. Krymecik nabiega na piłkę, ale Unai Simon jest szybszy i ten mecz kończy się remisem. 1-1 dla nas fatalny wynik. Klub Bryż to nie jest taka drużyna, z którą można pozwolić sobie na stratę punktów. To nas może zaboleć jeśli chodzi o końcowe rozstrzygnięcia w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Oddały obie drużyny po jednym celnym strzale. No to nie wygląda najlepiej. Jak grasz z taką drużyną, to powinieneś stwarzać zdecydowanie więcej okazji. No i kilkukrotnie pokonać ich bramkarza, ale tak się nie stało. Przejdźmy dalej. No i patrząc na tą fazę grupową widzimy tutaj, na szczęście Lazio przegrało, dzięki czemu CSKA Moskwa zdobyło pierwsze punkty. Dla nas to jak najlepsza wiadomość, a teraz gramy z Arminią Bielefeld. Dajmy z siebie wszystko, zaczynamy czwarte spotkanie. Jest rzut roczny, Jadon Sancho, zagranie, tutaj blok obrońców, jeszcze Erling Haaland podbija piłkę, uderza z prawej i perfekcyjnie brami, broni bramkarz. Diaz do Haalanda, Holland stara się obrócić i udaje mu się to. Erling Holland i znowu bramkarz wygrywa z nim pojedynek. Liner zdecydowanie jest w formie. Świetnie Diaz, do Marco Reus'a Royce Reus wypuszcza Jadona Sancho, Jadon Sancho do środka. Holland z prawej nogi trafia, ale tak naprawdę z 4 metrów nie miał prawa się pomylić. I Borussia od 40 minuty na prowadzeniu. Jest rzut wolny. Marco Royce podchodzi do piłki. Widzimy tam jeden gracz Bielefeldu. Stara się wywrzeć na nim presję. Marco Royce uderzył. Niestety obok bramki. A celował w samo okienko. Jest tutaj dobre zagranie do Majera. Majer. Majer w polu karnym. Cały czas indywidualna akcja. Ośmiesza naszych obrońców. Strzela, ale Unai Simon na posterunku broni. Uderzenie. Wybijając piłkę na rzut rożny. Jeszcze jest rzut rożny. soków w grę. Długo się zastanawia, nareszcie centruje Klos no i Gol! Gol na 1 do 1. 62 minuta i Arminia doprowadza do wyrównania. Nie może nas satysfakcjonować Remis. Idziemy po trzy punkty. Brandt do halanda. Haland mimo iż ostry kąt powinien uderzać, a i niepotrzebnie tak efekciarsko, i bram każdą radę. No i podział punktów. Drugi z rzędu remis 1 do 1, drugi raz. Z rywalem, który jest na niższym poziomie od nas, no ale właśnie my lekceważymy takich rywali i dajemy z siebie wszystkiego. Marnujemy proste sytuacje. Niech za przykład posłuży ten strzał Halanda, gdzie niepotrzebnie tak efektownie uderzałem. Wystarczyłby zwykły, mocny strzał i bramkarz byłby bez szans, a tak niestety Arminia zdobywa cenny punkt, a my tracimy dwa. Przechodzimy dalej. No i widzimy szóste miejsce, szóste miejsce, niby trzy punkty straty do Gladbach, ale to i tak boli. Eintracht Frankfurt naszym rywalem w drugiej rundzie DFB Pokal. Zagramy takim składem lekko rezerwowym. Niech też inni dostaną szansę. Kto wie, może nawet jowić się przełamie przeciwko swojej byłej ekipie. Gramy! Jest tutaj Jadon Sancho, indywidualny rajd Anglika. Piłka w polu karnym, Jadon Sancho dogranie. Jowicz nie dochodzi do piłki, jeszcze Julian Brandt wycofanie. Chan I pięknie trap. To była interwencja Stadiony Świata. Dobrze rozgrywamy Chan, Jadon Sancho dojrzał Azarda, Azard do Branda i mamy 1 do 0. Tak jest perfekcyjne wykończenie Niemca w polu karnym, przy którym bramkarz był bez jakichkolwiek szans na interwencję. Borussia 1, Eintracht 0. Idziemy jeszcze po drugą bramkę. Azard podaje do Luki Jowicza. Jowicz odskakuje z tą piłką. Jest na skraju pola karnego centra z lewej nogi. Sancho 2 do 0. Jowicz ma asystę, Sancho ma bramkę, ależ popis tych piłkarzy. Dobre tutaj podanie, luza, na czyste pole, Silva w polu karnym, 2 do 1, Silva gdy ma taką sytuację to zamieniają na bramkę, 32 minuty do końca, jeszcze sporo może się dziać. Ale to Borussia stara się atakować, bo najlepszą obroną jest atak, Bellingham, Jowić. Jowicz obrócił się z piłką, uderza i Trap staje na wysokości zadania, po raz kolejny. No i na szczęście wygraliśmy 2 do 1. I eliminujemy Eintracht z Pucharu Niemiec. Gramy dalej i nadal mamy szansę zdobyć to trofeum. Tak prezentują się statystyki. Eintracht, tak naprawdę, co miał, to wykorzystał. No ale gdy stwarzasz jedną okazję, a tracisz dwie bramki, to nie masz szans, by wygrać mecz. Zbytnio defensywna postawa naszych rywali. Przejdźmy dalej. No i tutaj widzimy druga runda Pucharu Niemiec. W trzeciej naszym rywalem jest Bayern. Oj, oj, oj. Zapowiada się mega ciężko, gorzej nie mogliśmy wylosować, i wracamy do naszego podstawowego składu. No i gramy ostatnie spotkanie z Freiburgiem. No i zaczynajmy. Nie ma na co czekać. Dobrze, to Jude Bellingham, zablokowany jednak ostatecznie. Dograł wreszcie do Jaydona Sancho, Sancho na pole karne, Dias! Ależ to uderzył. Bramkarz był tylko biernym obserwatorem wydarzeń. Borussia szybko prowadzi. Łukasz Piszczek piłka w obronie. Piszczek, ależ tutaj zagrał, czy zagra na nos? Zobaczmy, bramkarz wychodzi. Flecken kontra Sancho i Flecken chyba zaprzeczył prawą fizyki, ale złapał tą piłkę. Jest tutaj Diaz. Diaz bawi się piłką, zagrywa do Jadona Sancho. Sancho daje popis, dośrodkowuje 2 do zera. Dziwny gol, nie wiem co bramkarz zrobił, ale Mark Royce zdobył bramkę. No i pewnie prowadzimy, aby to dowieść do samego końca. Jadon Sancho z Bellingham wypuszczony, pędzą w sytuacji dwóch na jednego obrońcę. Bellingham jeszcze stara się go wyprzedzić. Dogranie, no i tutaj jest gol, chociaż było blisko, żeby przestrzelić. Erling Haaland uderzył na siłę, ale to się opłaciło. Dobre zagranie do Schürrsa. Holender do środka, a Brasi gracz z Albanii do Petersena, ale spokojnie Unai Simon przechwytuje tą piłkę. Jeszcze tej Santa Maria. Dobra kontrola piłki na pole karne, Petersen... Dojrzał Hona, Hon, ależ się bawi tą piłką Koreańczyk. Robi z naszymi obrońcami co chce i strzał po krótkim rogu. No niestety. Czasem bramkarze wtedy tracą umysł. I umiejętności bramkarskie, no ale. W sumie. Czy oni mają jakieś wielkie azart? Pędzi, 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 nikt nie jest w stanie go dogonić. Czy dogra? Zobaczmy, lobbikiem chciał go załatwić. No ale w tej sytuacji trzeba było podawać na pustaka. Jude Bellingham. Podanie do Sancho, Sancho. Teraz trzeba dobrze zadecydować, trzeba podać w odpowiednim momencie, jest Lukajowicz. I mamy przełamanie Serba, tak jest, brawo dla Lukajowicza. Trafia przeciwko Freiburgowi. Dla Serba to jest bardzo ważny moment. No i wygrywamy ostatecznie, 4 do 1, daliśmy radę. Szkoda straconego czystego kąta. ale co zrobić jak nic nie zrobisz, no niestety. Czasem bramkarze przy strzałach w krótki róg. nie zachowują się najlepiej. No Ale my na to niestety wielkiego wpływu nie mamy. No jeśli chodzi o oceny poszczególnych piłkarzy, to u nas wygląda to wręcz znakomicie. Fajnie, że Jović wreszcie się przełamał. Niech to będzie wreszcie dobry okres w karierze Serba. Przechodzimy dalej. No i tutaj widzimy czwarte miejsce, liderem Hertha, do której tracimy dwa punkty. Nie wygląda to tragicznie, ale nasze miejsce jest na samym szczycie i każde inne miejsce niż pierwsze będzie dla nas klęską. Tutaj widzimy Lewandowski najlepszym strzelcem w chwili obecnej. Najwięcej asyst, kto będzie miał, a Miri więc szaleje gracz Bajeru i Zomer wraz ze Szwolowem i Simonem mają najwięcej czystych kąt. W następnym odcinku zagramy już normalnie 5 spotkań, bo po trzech odcinkach mamy rozegrane te 15 spotkań. Cieszę się, że udało mi się wszystko nadrobić. Od następnego odcinka wracamy do normy. I miejmy nadzieję, że będą same świetne wyniki, a jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!